w związku z licznymi problemami, nie tylko mieszkaniowymi, ale przede wszystkim mieszkaniowymi. Znacie Państwo oczywiście temat sprzedaży bloków z ulicy Libelka i Żerowskiego, ale nie tylko tych bloków, pozostałych kamienic także. W Grudziądzu mamy do czynienia z szeregiem problemów mieszkaniowych. Dotyczy to także eksmisji, dotyczy także sprzedaży bloków, sprzedaży mieszkań, sprzedaży kamienic. Szereg mieszkańców zgłasza problemy, szczególnie problemy prawne. W związku z tymi kwestiami, z tymi zapytaniami Stowarzyszenie Ruch dla Grudziądza postanowiło uruchomić punkt konsultacyjny. Punkt konsultacyjny dla wszystkich mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem spraw mieszkaniowych, ale nie tylko spraw mieszkaniowych, bo oczywiście będziemy się odnosić do innych spraw także. W punkcie konsultacyjnym będzie dyżurowała pani prawnik, ale także będę ja osobiście dyżurował, jak zarówno pan przewodniczący Ruchu dla Grudziądza postara się także być obecny na tych dyżurach. Wstępnie mamy tutaj zgody i propozycje wykorzystania lokalu pana posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Myślę, że siedziba lokalnej Prawa i Sprawiedliwości doskonała, jest położona w centrum miasta, w godnym budynku, w przepięknym budynku, tym bardziej parterowa kondygnacja jest dostępna także dla osób starszych. Dla osób starszych, które dzisiaj potrzebują poradnictwa, potrzebują porady prawnej, czasami trzeba będzie może i napisać wniosek, czasami apelację, być może wniosek do sądu, trudno powiedzieć. Takie porady prawne są sygnalizowane, są takie potrzeby. Mamy szereg sporów właśnie z naszymi instytucjami, które funkcjonują, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o TBS, ATG i tak dalej. Jest wiele kwestii spornych, gdzie niestety takie poradnictwo stało się dzisiaj niezbędne. Oczywiście o szczegółach, o terminie uruchomienia tej poradni, o godzinach dyżurów powiadomimy wstępnie. To będą dni takie jak poniedziałek, czwartek i piątek. Raz w miesiącu pani prawnik będzie do nas przyjeżdżała, będzie przyjmowała mieszkańców Grudziądza przez 2 godziny. To będzie w co drugi piątek miesiąca, każdego miesiąca od godziny 17 do 19. Natomiast my będziemy dyżurowali w każdy poniedziałek. Poniedziałek najprawdopodobniej od 9 do 11 i w czwartek od godziny 15.30 do 17.30. No i jeżeli wszystko tutaj nam dogadamy z panem posłem i z jego biurem, tak jak się spodziewamy i wstępnie ustaliliśmy, to chcielibyśmy zacząć od pierwszego poniedziałku po marcu, czyli od tego chyba trzeciego, to jest pierwszy poniedziałek, i wtedy ja również będę się starał tam w tym punkcie dyżurować.